będzie wzywać Rosję do konkretnych działań. Na pewno w tym raporcie dowiemy się, mam nadzieję, rzeczy, których do tej pory nie wiemy, których nie jesteśmy pewni. A rezolucja będzie wezwaniem organizacji 46 państw członkowskich do konkretnych działań. I to właśnie rezolucja będzie najważniejszym dokumentem, ponieważ Komisja Prawna podejmowała kwestię związaną z prawem międzynarodowym, a więc ze zwrotem wraku Tupolewa, który nadal przetrzymywany jest przez Rosjan bez jakiejkolwiek podstawy prawnej. Poseł Dominik Tarczyński dodaje, że przygotowanie raportu może potrwać nawet rok. Wszystko zależy, jaką postawę przyjmie Rosja. Absolutnym minimum, jakiego po rezolucji spodziewa się parlamentarzysta, jest zwrot wraku Tupolewa Tu-154M. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zaapelował do swoich rodaków o zjednoczenie sił w obliczu trwającej na wschodzie kraju agresji ze strony Rosji. Według ukraińskiego przywódcy jedność narodowa oraz połączenie sił politycznych jest kwestią życia i śmierci. Zaznaczył, że ukraińskie siły zbrojne będą dalej wzmacniane i na chwilę obecną są w stanie stawić czoła przeciwnikowi. Ukraina nieustannie otrzymuje zagraniczne wsparcie wojskowe, jednak w walce z wrogiem powinna liczyć na własne siły, dodał. W ocenie doktora Radosława Tyślewicza na tle dotychczasowych doświadczeń Ukraina nie jest przygotowana do starcia z Rosją. Sami Ukraińcy pokazali, że na pewno są zdeterminowani i na pewno będą walczyć. Natomiast czy to oznacza, że są w stanie zachować swoją integralność terytorialną? No jak pokazał Krym, czy te obszary, gdzie działają separatyści, okazuje się, że nie, że to nie jest wystarczające. Czyli w najgorszym razie, gdyby faktycznie doszło do takiego twardego, mocnego uderzenia ze strony Rosjan, to grozi nam albo rozpad Ukrainy, albo przynajmniej utrata jakiejś 1/3 wschodnich terytoriów na rzecz Rosjan. Nakłady na ukraińskie wojsko są bardzo wysokie, jednak prezydent zaapelował o dalsze wsparcie ze strony społeczeństwa. Obecnie na Ukrainie 3% PKB przeznaczane jest na obronę. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Patrioty na finiszu. Jakie nowe uzbrojenie otrzyma polska armia? Ciekawe szczegóły w naszym dzienniku. Dziękczynienie w rodzinie. W naszym dzienniku fotoreportaż z sobotniego świętowania rodziny Radia Maryja w Toruniu. Młodzi patrioci. Fundacja Nasza Przyszłość nagrodziła najlepszych uczestników konkursów literackich, graficznych i folklorystycznych. Podsumowanie znajdziemy w naszym dzienniku. Środy z historią. Polskie przedmurze. Od Chocimia do Wiednia. Opowieść o tym, jak gromiliśmy Turków. Chwyćcie za różaniec. W naszym dzienniku kolejne orędzie Anioła Stróża Polski. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają Radio Maryja.
czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, czy gdziekolwiek jeszcze indziej. Może przypomnę także teraz, w jaki sposób wspierać Radio Maryja. I jeszcze może kilka słów o tym, jak to tutaj chodzi o Kanadę, ale posłuchajmy najpierw. Drodzy słuchacze, serdecznie dziękujemy Wam za Waszą pomoc materialną dla Radia Maryja, które utrzymuje się jedynie z dobrowolnych ofiar radiosłuchaczy. Dlatego jest głosem wolnym i niezależnym od jakiegokolwiek kapitału. Przypominamy informacje o tym, jak pomóc Radiu Maryja. Czeki bankowe lub personalne albo money orders przesyłamy pod następujący adres. Radio Maryja, P.O. Box 39565, Chicago, Illinois 60639-0565. Powtarzam. Radio Maryja, P.O. Box 39565, Chicago, Illinois 60639-0565. Za wszystkich ofiarodawców codziennie modlimy się w Radiu Maryja oraz sprawujemy kilka mszy świętych. Drodzy słuchacze, serdecznie dziękujemy za wieloletnie wsparcie, jakim darzą Państwo Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe. W Kanadzie Radio Maryja i jego dzieła wspieramy w sposób następujący. Czeki bankowe albo money orders wypisujemy na Radio Maryja. Kopertę adresujemy Radio Maryja, 511 Maple Grove Drive, Unit 19, P.O. Box 61047, Oakville, Ontario, L6J7P5. Wsparcia Radia Maryja można dokonać także w każdym oddziale St. Stanislaus, St. Casimir, Polish Parishes Credit Union. Za każde życzliwe wsparcie Radia Maryja i jego dzieł składamy serdeczne. Bóg zapłać. Dodam jeszcze, drodzy Państwo, że tak jak już to ogłaszaliśmy, zakończyło działalność konto pod nazwą Fundusz Stypendialny. Tam jeszcze, myśmy jeszcze nie zamknęli tego konta, ale to już niebawem się stanie, dlatego bardzo proszę wszystkich tych, którzy mają, jeszcze tam wpłacają na fundusz stypendialny, żeby przekierować po prostu te swoje wpłaty na konto Radia Maryja. Kończy działalność fundusz stypendialny, to wcale nie znaczy, że my przestajemy wspierać dzieła Radia Maryja czy szkołę, szczególnie wyższą, bo te wszystkie funkcje przejmuje już normalnie konto Radia Maryja, tak aby też przy tej okazji każdy z ofiarodawców za te ofiary mógł tutaj, przecież jest to ze sprawiedliwości, należy się to, żeby dostać chociażby ten income tax. Także dlatego jest taka zmiana. Raz jeszcze serdecznie dziękuję. Bóg zapłać za wszystkie ofiary, jakie Państwo składają na Radio Maryja, czy to tu w Kanadzie, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce, czy gdziekolwiek indziej.
września 1944 roku, środa, 37 dzień powstania. Wschód słońca 6.11, zachód 19.29, na dworze 20 stopni, słonecznie, stan wody w Wiśle 59 cm. W nocy masy ludności cywilnej przechodzą z Powiśla i Śródmieścia północ na południową stronę Alei Jerozolimskich. Niemcy przypuszczają generalny szturm na Powiśle z północy, wschodu i południa. Atak na ostatnie pozycje powstańcze w dzielnicy poprzedza silne bombardowanie. W szpitalu przy ulicy Pierackiego 3/5, dziś Foksal, ginie około 80 rannych. Po zajęciu szpitala Niemcy strzelają i zabijają nieustaloną liczbę rannych leżących w ogrodzie. Wieczorem Powiśle Północ jest już całkowicie opanowane przez Niemców. Linią frontu staje się Nowy Świat. Od rana trwa bombardowanie i ostrzał Śródmieścia Północ. Oddziały powstańcze odbierają ataki wroga z krakowskiego przedmieścia na Nowy Świat, z placu Małachowskiego na Kredytową, z ogrodu Saskiego na Królewską oraz z rejonu placu Zawiszy na ulicę Towarową. Niemcy zrzucają ulotki w języku polskim, wzywające do opuszczenia stolicy w dniach 7 i 8 września. Odmówmy w tych intencjach wszystkich naszych słuchaczy.
część, tajemnicę pierwszą, bolesną, modlitwa Pana Jezusa w Ojcu. Bardzo proszę. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przypatrz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Intencji Ojca Świętego i we wszystkich intencjach na dzień dzisiejszy. Pod Twoją obronę uciekam się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Jeszcze za wszystkimi duszami zmarłymi, wieczne odpoczywanie racz im dać, Pani, a światło świku i stańcha im w świecie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. To Ty jest, nasz Pani. Daj im wieczne spoczywanie. Niech im światłość Twoja świeci, gdzie królują wszyscy święci, gdzie królują z Tobą, Pani, aż na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Serdecznie Bóg zapłać, że mogłam się dodzwonić. Życzę szczęśliwej nocy. Wzajemnie dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Życzę. Szczęść Boże.
Państwo, tak jeszcze pozostając w tym nastroju modlitwy, pragnę wspomnieć tak księdza Tomasza. Wczoraj w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Scarboro wieczorem modliliśmy się, odprawiliśmy tę mszę świętą w dzień śmierci. Wspominaliśmy troszeczkę księdza Tomka. Przypomnę, że drodzy Państwo, 5 września, czyli w poniedziałek rano, tutaj to było rano w Kanadzie, tam była godzina miłosierdzia, w szpitalu w Ammanie, w stolicy Jordanii, odszedł do Pana świętej pamięci ksiądz Tomasz Dida Chrystusowiec, duszpasterz Polonii w parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard, w stanie Illinois oraz w parafii Matki Bożej Królowej Polski Scarboro, Toronto w prowincji Ontario w Kanadzie. Ksiądz Tomasz urodził się 17 listopada 1981 roku w Pszczynie. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 29 sierpnia w roku 2006. Odbył kanoniczny nowicjat, złożył pierwszą, a później wieczystą profesję w dniu profesja wieczysta 29 września 2010 roku, 8 lat temu. 17 maja 2011 roku w katedrze poznańskiej przyjął święcenie kapłańskie z rąk księdza biskupa Zdzisława Fortuniaka. A 2011, a zatem 5 lat kapłaństwa. Po przyjęciu święceń kapłańskich pełnił posługę wikariusza w parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Targarcie, a w 2013 roku skierowany został do pracy duszpasterskiej do Stanów Zjednoczonych i później w Kanadzie. Od 2013-2015 pracował w Lombard w parafii Miłosierdzia Bożego, a później od 2015 roku przyjechał tutaj na Scarboro do parafii Matki Bożej Królowej Polski. Właściwie ja tutaj stąd poznałem księdza Tomka. Pamiętam rok temu, gdy kończyły się już tutaj urlopy, wtedy proboszcz ze Scarboro mógł na chwilę wyjechać, ale poprosił mnie, żebym właśnie tam pomagał. I ksiądz Tomek do mnie zadzwonił, żeśmy ustalali sprawy, tam potem spotkaliśmy się na tym pierwszym zastępstwie. I rzeczywiście mogę powiedzieć, że przez te kilka miesięcy, jakie tutaj żeśmy się spotykali, poznałem księdza Tomka jako kapłana gorliwego, pełnego wiary, optymizmu, ale właśnie tą swoją wiarę, tą swoją pobożność on prezentował w taki sposób zwyczajny, normalny, bez jakichś drażniących egzaltacji. On był w tym wszystkim sobą i to było czymś, co najbardziej pociągało w tych wzajemnych kontaktach, w tych wzajemnych spotkaniach przy posłudze duszpasterskiej. Także mimo tego, że przybył tak do parafii, rozpoczął ten nowy rok katechetyczny, już miał ten pomysł, żeby przygotować grupę młodzieży na Światowe Dni Młodzieży do Polski. Już z wielkimi pomysłami także podszedł do pracy właśnie z dziećmi, młodzieżą, ministrantami. I rzeczywiście to się udało. Udało się pojechać z grupą 30, zdaje się, jak się nie mylę, osób do Polski na Światowe Dni Młodzieży. Ta młodzież wróciła bardzo podbudowana, szczęśliwa. Udało się także pójść na pierwszą pielgrzymkę do Midland. Ojciec Tomasz tam aż się rwał do tego. No i później była ta jego wymarzona pierwsza w życiu pielgrzymka do Ziemi Świętej. Tak sobie otworzyłem teraz Facebook parafialny, bo zdaje się to ojciec Tomek też tutaj jakoś chyba zmobilizował naszych młodych komputerowców, żeby się jakoś tutaj włączyli. No i rzeczywiście są tu zdjęcia i filmiki i z pielgrzymki do Midland, no i później pozdrowienia dla parafii z Ziemi Świętej. 22 sierpnia przysłał taki post: kochani,
Jerozolimy. Wszystkie intencje, które mi powierzyliście, zaczynam omadlać. To jest pierwszy, jakoś jeden z pierwszych dni, które oni przemierzali tam w Ziemi Świętej. Była to grupa kapłanów i tej pielgrzymce przewodził, prowadził ją ksiądz profesor Waldemar Chrostowski. To jeszcze było tym cenniejsze, mocniejsze, tym chętniej, tym bardziej się cieszyli wszyscy uczestnicy. No i tu na zdjęciu jest ojciec Tomek, ogród oliwny, to jest, zdaje się, jak się nie mylę, a może się mylę, ale to nieważne. Zdaje się, że to jest właśnie od tego kościoła Dominus Flevit, gdy schodziliśmy do właśnie tego kościoła, gdzie Chrystus zapłakał, potem z tego kościoła schodzimy do Bazyliki Narodów w Getsemani. I to jest też ta piękna panorama Starego Miasta z widokiem na wzgórze Świątynne. Tutaj właśnie ksiądz Tomasz takie zdjęcie przesłał. Kilka dni później, dwa dni później przesłał już z Galilei. Kochani parafianie, cały czas pamiętam o was, o waszych intencjach w Ziemi Świętej. Miejsca święte są cudowne. Zwiedziliśmy już trochę Jerozolimy, Betlejem, Cezareę Nadmorską, Hajfę, Kanę Galilejską i Nazaret. Jutro jedziemy nad Jezioro Galilejskie. Pozdrawiam, ksiądz Tomasz. I tutaj mamy dwa zdjęcia z Nazaretu, z groty zwiastowania. Po tym Morzu Galilejskim, Morzu Martwym, zdaje się, był właśnie wyjazd do Jordanii, do Petry, do kilku innych miejsc. No i niestety tam zaczęła się ta ostatnia już droga księdza Tomasza, gdy w pewnego dnia nie zszedł do autokaru. Okazało się, że właśnie już jest w pokoju nieprzytomny, przewieziony do szpitala w Omanie i tam swoje życie zakończył w miniony poniedziałek. Kapłan niesamowitych jakichś pomysłów duszpasterskich, entuzjazmu, radości, energii, modlitwy, wiary. I tak po ludzku można powiedzieć, że no, ta jego droga dopiero się rozpoczynała. Jego droga się dopiero rozpoczynała. 34 lata, 5 lat kapłaństwa i to takie dynamiczne wejście za 2-3 lata, to byłby świetny proboszcz już jakiejś parafii. No ale Pan Bóg chciał inaczej. Ojciec Tomek, ksiądz Tomek zmarł w dniu liturgicznego wspomnienia Matki Teresy z Kalkuty, dzień po jej kanonizacji. Myśmy się tutaj z Karborą modlili za jej przyczyną, o cud, bo już były takie informacje, że od strony medycznej już właściwie sprawy są przesądzone, tylko cud mógłby tutaj sprawę odwrócić. Modliliśmy się także z przyczyną sługi Bożego kardynała Augusta Chlonda, założyciela Chrystusowców, wielkiego prymasa Polski. Pan Bóg chciał inaczej. I myślę, że te modlitwy, które my w ręce tych naszych orędowników złożyliśmy, na pewno nie poszły na marne, ale jakoś tym szerzej i łatwiej te bramy niebieskie dla tego dobrego kapłana zostały otwarte. Dowiedziałem, bo nie wiedziałem wcześniej, że tam rodzina
władze Jana i Wiktorii Ząbek opowiedział nam ich syn Krzysztof Ząbek. Zachęcamy Państwa do przekazywania nam relacji o Polakach pomagających ludności żydowskiej w czasie okupacji. Informacje można przesyłać na adres Radia Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87100 Toruń, dopisując na kopercie Kaplica Pamięci, lub drogą elektroniczną na adres e-mail relacja@kaplicapamięci.pl. Numery telefonów, pod które można dzwonić, to 609-498-523 lub 609-002-482. Drodzy Państwo, i tak dobiega już końca nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję serdecznie. Wszystkich błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Do usłyszenia ponownie na falach Radia Maria. Zawsze Dziewica. W audycji porady pedagoga psychologa bardzo serdecznie witamy pana Tomasza Galeskiego. Już nie mówię dzisiaj Tomek, tylko Tomasz. Bo już dorosły. Tak, dorosły, poważny człowiek, psycholog, psychoterapeuta. Pan Tomek Galeski razem z panią Ewą, z małżonką, tak? Osobistą. Prowadzą klinikę leczenia jąkania. Pan Tomek i pani Ewa niejednokrotnie już byli gośćmi audycji porady pedagoga, psychologa. Ja zawsze z tych audycji wynoszę coś takiego ważnego również w moim życiu i myślę, że dzisiaj też coś zostanie powiedziane takiego, co poruszy mnie do zmiany. Pozwolę sobie dorzucić jedną rzecz, bo nasze audycje słuchają też mamy naszych byłych pacjentów. No i wydawało mi się, że po takiej trzyletniej terapii, no to oni wszystko wiedzą o jąkaniu. A ta mama spotkała się z nami na pielgrzymce w ubiegłym roku na Jasnej Górze. Powiedziała, że za każdym razem, po każdej audycji dowiaduje się od nas czegoś nowego. No to byłem bardzo zdziwiony, bo wydawało mi się, że też to wszystko, co się dzieje na sali, no to ja tutaj nic nowego nie mówię, tylko opowiadam pewne rzeczy może bardziej skondensowane, może raczej podkreślone, ale to generalnie jest to samo, no, co nazywamy te rzeczy, które oni przeżywają.
Byłem bardzo zdziwiony, że zawsze coś nowego. Bo zostało potwierdzone, że ja też za każdym razem czegoś nowego się dowiaduję. No ja paradoksalnie powiem też, za każdym razem każdy pacjent, każda konsultacja daje mi coś nowego, wszelką nową wiedzę. No to czyli to jest takie wzajemne, tak, takie wzajemne uczenie się. I uczenie się. Temat dzisiejszej audycji. Czy jąkanie jest przeszkodą w rozwoju? Taka propozycja padła w związku z tym, że w kolejnych etapach pracy Państwo zauważacie, że człowiek, który jąka się, tak jak tu zostało już wcześniej powiedziane przed audycją, człowiek, który jąka się, bardzo często boi się dorosnąć. Czy ja to dobrze zrozumiałam, tak? Tak. Znaczy, może inaczej. On by chciał dorosnąć, bo tu jakby no, można powiedzieć w ten sposób, że osobie jąkającej można mówić, że to jest dziecko, które nie zdążyło dorosnąć i osoba dorosła, która nie zdążyła przestać być dzieckiem. Ale to można byłoby na opak pomyśleć, bo w psychologii jest coś takiego, co nazywa się syndrom Piotrusia Pana, chłopca, który nie chce dorosnąć. Nie? A w tym przypadku tych osób jąkających tak nie jest. Oni chcą być dorosli. Tylko cały ich problem polega na tym, że nie mają siły, nie mają możliwości, znaczy otoczenie nie da im takiej możliwości i warunków, żeby oni mogli dorosnąć, być sobą. Czy to znaczy, że oni też nie dojrzewają do ojcostwa, do macierzyństwa, bardzo często, do rodzicielstwa, bardzo często. Dokładnie, tak? Dokładnie. Bardzo często jest tak, że dorosłe osoby jąkające, które przychodzą na konsultacje, ewentualnie są w terapii, zawsze mają taką obawę przed macierzyństwem, przed byciem ojcem, byciem matką. Obawa jakby sprowadza się do tego, że no jest taki jeden z mitów odnoszących się do osób jąkających, że jąkanie nie jest dziedziczne. No nie jest dziedziczne. Dziedziczna jest wrażliwość, predyspozycja ku czemuś, do łatwości uczenia się. Ale niestety jąkanie trzeba się nauczyć i też może ta predyspozycja pójść nie w tą stronę i te osoby obawiają się. Dziecka? Dokładnie, że nie chcę zrobić moim dzieciom tego, co ja przeżywałem. I to jest taki Bardzo często z tego, co tutaj nieraz było powiedziane, osoby, które jąkają się, nawet w bardzo późnym wieku wychodzą z tego jąkania. Oczywiście są też w związkach małżeńskich, bo niejednokrotnie już znaliśmy tutaj rodziny, które były z nami na audycjach. Czyli to nie wszyscy, ale jest taka grupa, która akurat w tej chwili trafiła w waszej terapii. Może znajdzie tą właściwą osobę, która jakby chce z nim dzielić tą dyspozycję, tą niedyspozycję. Bo osoby jąkające, tak jak ja to powiedziałem, to może zabrzmiało, że to są osoby jakiegoś takiego innego gatunku. Takie troszeczkę nie tak dobre, jakby mogły być. Nie, tylko po prostu mają większą świadomość swoich niedyspozycji, swoich dyskomfortów. I to jest cała ta rzecz, która sprawia, że nas okurują się. Nie chcą się narzucać. Tym bardziej, że społeczeństwo czasami daje im wprost taki komunikat, że tak, ty nie do końca jesteś takim, jakbyśmy chcieli być. No i oni bardzo często to szczytują, że nie wchodzą w związki, bo tak jest łatwiej. Jeżeli wchodzą w związki, to nie na takich warunkach, jakby chcieli. Jeżeli tylko po prostu wyleczą się z jąkania i będą mieli wsparcie do tej zmiany, która łączy się z terapią, to są naprawdę ostatnio trzeba określić piękne dusze. Ja miałam okazję poznać wiele osób, które tutaj gościły w audycji porady pedagoga, psychologa, zresztą i w telewizji również, które wychodziły z tego jąkania poprzez terapię i te osoby, ogromnie inteligentne wszystkie. No to jest warunek podstawowy. Znaczy wspólny mianownik osób jąkających to jest tak, że tak kolokwialnie mówiąc w głowach mają poukładane ponadprzeciętnie, poprawnie. To są bardzo, bardzo inteligentne osoby. Dramat polega na tym, że oni z tej inteligencji nie są w stanie korzystać w taki sposób, jakby chcieli, albo jakby mogli korzystać. To jest cały ich problem. Czyli to jąkanie w jakiś sposób ich tak zatrzaskuje, tak? Dokładnie. Dokładnie mieliśmy pacjenta, który mówił o sobie, jestem człowiekiem z butelki. Przy czym nie chodzi o jakieś alkoholi, tylko to po prostu jest zamknięty, jakby w akwarium. Czyli oni nazywają siebie nawet tak, dokładnie, mają tę świadomość. Dokładnie, mają, że są obok świata, nie są w tym świecie. Jest radość, czy wy doświadczacie takiej radości wychodzenia? Ja wiem, że to trwa, że to nie jest tak ciach, machnięcie, pałeczką, różdżką. Tylko Pan Jezus miał, nie stanie nic. Bo my tak nie mówimy, mówimy stan i ćwiczenia.
jak zaczniesz ćwiczyć, to masz wszystkie możliwości, żeby odkryć w sobie coś, bo cała rzecz tego posłu terapeutycznego polega na tym, że żeby zmienić pewien schemat. Osoba jąkająca, korzystając z całej swojej inteligencji, na ogół odkrywa siebie. Ona nie doskonale wie, jak... Osoba, która się jąka, odgrywa siebie, dokładnie. Właśnie nie jest sobą, odgrywa siebie. Ona wie, jaka by chciała być i jednocześnie wie, że taka być nie może, no bo jest mnóstwo ograniczeń. Teraz cały wysiłek terapeutyczny polega na tym, żeby zmienić opcję. Przestań odgrywać siebie, bądź sobą. Nawet z tym jąkaniem na początku, tak? Jąkanie zawsze będzie przeszkadzało. Jąkanie będzie zawsze przeszkadzało. To jest kwestia pozbądź się jąkania. I wtedy odkryjesz siebie, przestaniesz odgrywać samego siebie. To jest taki niuansik. To jest coś takiego jak, na przykład w moim przypadku, jak się urodziłem, to był Tomek, syn Henryka. I pewnie całe jakby wyzwanie rozwojowe i zadanie rodziców to też jest takie, że żeby o mnie nie mówili syn Henryka Tomek, tylko Tomek. No ja syn Henryka. Piszę Tomasz. Dokładnie. No dobra, to Tomasz. Chyba już dorosłem. Ale to jest takie bardzo istotne po prostu, jak o tobie mówią. Nie przez pryzmat rodziców, tych przymiotów, które wokół ciebie funkcjonują, tylko Tomasz, syn Henryka, a nie, syn Henia, Tomek. No nie znasz go. No. I jak państwo sobie zwrócili uwagę, to my na ogół tak mówimy o dzieciach, mówimy przez pryzmat rodziców. No i to niestety w wielu wypadkach to jest taki ciężki, taki palast. Takie coś, co jest sznurkiem przy nodze, że wielu osobom jakby nie pozwala. To wcale niekoniecznie to, co muszą być osobami kojącymi. Ale to jest bardzo ważne po prostu, żeby zacząć myśleć o sobie przez pryzmat takiej tej swojej podmiotowości, tego czegoś, co sprawia, że ja jestem ja. Nie odgrywam siebie, tylko jestem sobą. Teraz odpowiedzmy częściowo na to nasze pytanie w tytule audycji. Czy jąkanie jest przeszkodą w rozwoju? Jak może być przeszkodą w rozwoju? Jak to widzi terapeuta, psycholog? My zauważamy taką pewną rzecz, że jąkanie od samego początku, jak zaczyna się pojawiać, jest taki pewien moment, taki okres, to co rodzice mówią, nawet też wczoraj na konsultacji miałem mamę chłopca, który miał niespełna 3-latka. Wielu terapeutów, logopedów, neurologopedów, psychologów, neurolog, pediatra, wszyscy mówili, że proszę poczekać, on z tego wyrośnie. Tylko mama już sama zauważa, że ten chłopiec już nie jest takim, jaki był na początku. Nawet w piaskownicy już nie bawi się tak samo. Ten trzylatek, dokładnie. Bo co się stało? Uświadomił sobie, że są sytuacje, w których ja czegoś nie powiem. Nie jestem taki sam, jak inne dzieci. Nie jest rzadkością, że mamy jakby doświadczają takich słów od twoich dzieci. Mamo, w obawie, czy ty będziesz mnie jeszcze kochała. Tak jakby taki podtekst jest. Wiesz, bo ja już nie jestem taki, jak byłem kiedyś. Ja już taki nie będę, bo ja nie potrafię oddychać tak, jak kiedyś oddychałem. Wiesz, bo ja tak nie zawsze będę mógł powiedzieć to, co bym chciał powiedzieć. No, to jest moment, dziecko po prostu nabywa nie wiedzę o swoich zasobach, tylko o swoich ograniczeniach. Ta świadomość tych ograniczeń to jest to, co blokuje. No powiedzmy, gdyby to były dzieci miałkie intelektualnie, mierne, ale to są naprawdę dzieci, które mają dużą zdolność wglądu w siebie. One naprawdę mają dużą zdolność, bo widzą o sobie więcej niż inne dzieci. One sobie stawiają wyższe cele. Ich problem polega na tym, że kolokwialnie mówiąc, po prostu ich 100% tych planów, tych oczekiwań, to co im dawałoby satysfakcję, to i tak jest więcej niż inne dzieci. Więc porównanie jest na 100% ich, to jest 160% tego, co planowały, mogłyby zapewnić sobie inne dzieci. No dobrze, przeszkodą w rozwoju teraz człowieka dodam. Człowiek w różnych aspektach, czy rozwój duchowy też to zaburza? Zdecydowanie. Bardzo często jest tak, że może nie, na ogół po jakimś czasie osoby przyznają się, że mają epizody ocierania się o znachorów, o wróżki, jakieś inne magiczne emocje, które mają pomóc im być sobą. Nie? Ale to wynika po prostu z tego, że bardzo szybko tracą może nie tyle wiarę, co nadzieję w to, że mogą być normalnymi. No i szukają. Oddalają się od kościoła,
To są różne historie. Każdy jakąś swoją drogę musi przejść. Nie? No jaki jeszcze rozwój? Czy w rozwoju fizycznym? Fizyczny. Też? Tam są zamknięte, fizyczny. Bardzo, bardzo napięte. To, co my zauważamy, to jest charakterystyczne osób pękających, to one są w nauku w takim trybie ciągłego bycia napiętym. To... Ten tonus mięśniowy i tonus mięśniowy, po prostu one są bardzo napięte, tak wręcz jak kamienie. W czasie turnusu są zajęcia, instruktor, pani masażystka jakby uczy tych rodziców, jak mają masować, tych opiekunów, jak mają masować, po to, żeby pomóc tym, no może nie tyle im, co im mniej się rozluźnić. To mówię po prostu, że tak napiętych osób, jakimi są się pacjenci, to po prostu nie widywała. To jest coś wyjątkowego. Twarde to jest coś takiego, jak człowiek z betonu, człowiek z żelaza. Tą cały czas napięci, gotowi do walki. Nie ma takiego luzu spontanicznego. Do pokonywania przeszkód, tak? Dokładnie. Może raczej bronienia się przed przeszkodą. No bo tu jakby nie ma gotowości. Jakby ten podstawowy element, który w jakiś sposób pękanie przeszkadza w rozwoju człowieka, ale nie w znaczeniu jakiegoś takiego konstruktu teoretycznego, tylko w tych wszystkich przedmiotów osobowościowych. My uważamy, że człowiek, znaczy mówiąc człowiek, będę mówił o osobie ludzkiej, która jest, funkcjonuje, jest tym oto człowiekiem. Natomiast w psychologii, mówiąc człowiek, mówi się o jakimś konstrukcie teoretycznym, który spełnia jakieś kryteria, że ma umysł, ma swoje popędy, ma swoje plany, marzenia, reakcje. To w takim znaczeniu po prostu ja tego tutaj nie będę używał. Otóż ten człowiek, wszystkim to, co byłoby dla niego charakterystyczne, musi mieć marzenia. A te osoby tych marzeń nie mają. Ewentualnie jak mają, to marzenia są takie doraźnymi celami. Być, przeżyć, ukryć. Taka bardziej wegetacja, spełnianie powinności, niż rozwijanie, wzrastanie. No troszeczkę tak smutno się zrobiła. Tak, ale znaczy, to jest kwestia, jak odkryć siebie. No, to jest właśnie najważniejsze. Najważniejsze jakby w pracy z osobami jękającymi to jest po prostu dać im narzędzie. Pokazać, że byli skuteczni. I oni po prostu sobie poradzą. Są z tego wynika. Są, jak najbardziej. Już tutaj słyszę, no pewnie też ten masażysta też jest jakimś takim narzędziem. No tak, dokładnie. Pokazać, że można. Że jest jakaś technika. Mięśnie, że one nie muszą być takie spięte, że to pomaga potem. Też jest taka rzecz, że po prostu przede wszystkim porównałbym to do żołnierza. Jeden żołnierz jest przygotowany do tego, żeby się bronić, inny żołnierz jest przygotowany do tego, żeby atakować, żeby nacierać. Oni są przygotowani do obrony. Bronią się przed nowością. Nie dążą za nim. Jeżeli dążą, to tylko dlatego, że inni dążą, żeby być takim samym jak inni. Ale macie mimo wszystko, macie sukcesy w terapii, tak? No zdecydowanie. Uważam, że mamy. Znaczy, mamy sukcesy. Nadal, znaczy, może raczej, że tak, może nadal, nie tyle nadal. My, co pacjenci mają sukcesy. No tak, nadal. Bo tu chodzi o to, żeby nadal pacjenci... Nadal doprowadzacie do sukcesów, tak? Zdecydowanie. Tak każda osoba, która chce się wyleczyć, każdy pacjent, który chce się wyleczyć z jąkania, na pewno się wyleczy. Proszę Państwa, jeszcze raz przypominam gościom audycji porady pedagoga, psychologa w Radiu Maryja. Jest pan Tomasz Galewski, psycholog i psychoterapeuta. Temat audycji: czy jąkanie jest przeszkodą w rozwoju? Zapraszamy słuchaczy do rozmowy na właśnie ten temat. Telefony do studia Radia Maryja w Toruniu: 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej. W naszej rodzinie telefonia 536 600 100, 536 600 200. Telefony dla zagranicy. Zapraszamy również osoby, które słuchają nas za granicą. 48 56 655 23 33 i druga końcówka 66 dla zagranicy. Panie Tomku, ja wiem, że osoby, które wychodzą z leczenia, trwa to długo, ale jest ogromna radość, bo już spotkałam takie osoby dzięki Państwu właśnie. Wchodzą w nowe życie, mają marzenia. Może dokończymy, mamy telefon. Słuchamy Radio Maria? Sabina z Wrocławia. Witamy Pani Sabino. Ja mam ponad 60 lat, ale doskonale pamiętam mój okres młodości, kiedy się jąkałam. W szkole podstawowej było nas w jednej klasie
dwoje. Taki był Jacek, który sobie rozładowywał problemy z danym wyrazem, dokładając literę A. A ja z kolei ładowałam literę H. Na przykład mam na imię Sabina. Kto mówi? Schabina. Jaki schab? Kto powiedział schab? Ja mówię schabina. Bo tak to bym się jąkała wiele razy. A tak to H dokładałam i spokój. Albo na takich spojeniach wyrazowych jak pop. Poproszę, papierosy. Proszę, pirosy. Popularne. I sobie skracałam. To się stało w okresie podstawowym i szkoły średniej. Natomiast już na studiach, nawet nie wiem jak to się stało, wyszłam z tego. Owszem, rodzice chodzili ze mną na szkołę oddychania we Wrocławiu na Gdańską, żeby inaczej oddychać, bardziej jak mężczyzna, żeby tego powietrza było więcej zapasu. Również przeżywałam strasznie problem, mając wykłady. Dla 300 osób wprowadzałam systemy informatyczne w zakresie informatyka dla absolwentów, pośrednictwo pracy absolwentów. 300 osób na sali, proszę Państwa, to był strach. Ja cały czas tabletkę brałam na uspokojenie w pociągu z Wrocławia do Katowic. A tam uprzedziłam, że ja mam wadę wymowy. Znam system, jestem projektantem, ale mam wadę wymowy, żeby Państwo wiedzieli, że mogę po prostu eksplodować powtórzeniem liter. Państwa, przez 3 godziny ani razu się nie zająknęłam. Dzięki Bogu za to. Wszystkiego dobrego. Pani Sabino, dziękujemy za to świadectwo takie pani. Pełna radość w głosie i właśnie jest też potwierdzenie tej inteligencji, bo znalazła sobie pani sposób. Panie Tomku, co pan na to? Bo cała rzecz, pani Sabino, to jest... Wykorzystała pani ten potencjał intelektualny, tą sprawność, którą pani posiada. No, mam jakieś zasoby i z tych zasobów muszę po prostu coś zrobić. Buduję się na tych zasobach, które pani posiada. Różne strategie są dobre. Jeżeli to było efektywne i pani dawało to satysfakcję, no przecież to o to chodzi. Tak, i słyszeliśmy, pięknie pani z nami rozmawiała, tak. Czyli już w czasie studiów. I ta inteligencja również też w tym uprzedzeniu, tak? Że jest jakaś wada wymowy, to jest sposób na... Jeżeli to jest skuteczne, no to jak najbardziej. Tylko w tym momencie, że nie wszyscy są w stanie zrozumieć takiego komunikatu. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja też dzwonię odnośnie jąkania. Mój syn się bardzo jąkał. A pani imię możemy poznać? Halina. Halina, witamy. I owszem, chodziłam do logopedii, chodziłam na terapię, ale daję takie świadectwo, że pomogła modlitwa i ofiarowane pierwsze piątki w intencji tego jąkania. To syn przeżywał tragedię. To była szkoła podstawowa, początki, a tu wkuczały mu bardzo dzieci. I widziałam, jak bardzo cierpi. On poszedł do sklepu, wysłałam go po to jakiś tam drobny zakup. No, nie mogę powiedzieć, bo się zająkał i przyszedł do domu z płaczem. No, i także bardzo to przeżył mocno i polecam ufną modlitwę i na pewno Pan Bóg zabierze tą wadę wymowy. A syn w jakim wieku teraz jest? A syn już jest po 30, ale to, proszę panią, znikło mu w wieku 6 klasy. Już nie było śladu po jąkaniu. Dziękujemy za to świadectwo kolejne. Panie Tomku, jak to pan tutaj powie, bo pani Sabina sobie w inny sposób poradziła. Pani Halina... To jest tak, jak pani Halina mówi, modlitwa jest bardzo cennym wsparciem. Jednakże no, my zawsze... Mieliśmy taką siostrę zakonną, która chodziła z pielgrzymką do różnych miejsc. No i intencją modlitwy było to, zabierz mi to jąkanie. No tylko jedna z sióstr przełożonych powiedziała tej siostrze, ale słuchaj, jeżeli Pan Bóg dał ci to jąkanie, to widocznie to było mu do czegoś potrzebne. Nie? Mamy telefon, panie Tomku. Słuchamy Radio Maria. Halo? Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mam na imię Grzegorz, dzwonię ze Śląska. Ja chciałem powiedzieć to, co moja przedmówczyni wcześniej. Mam też małego syna, który w wieku 3,5 roku
też zaczął się jąkać, to było dla mnie i dla żony bardzo takim wielkim bólem i jakimś takim mocnym doświadczeniem, ale też ofiarowaliśmy razem z żoną właśnie taki post Panu Bogu w jego intencji i no i dzięki Bogu od dobrych kilku miesięcy bardzo ładnie się wymawia. Nie chodziliśmy na żadne terapie ani do logopedy, bo mówili nam w przedszkolu, że po prostu mu to wszystko przejdzie, że to jest jąkanie rozwojowe tak zwane. No i dziękować Panu Bogu udało się. Trwamy w tym poście takim już dziękczynnym w jego intencji, no żeby to nie powróciło. No i póki co nie powraca, także tyle chciałam powiedzieć. Uktować to połączenie z Panem Bogiem. Dziękujemy z Panem Bogiem. No to jest, no to jest tak, no... Cuda może tylko Pan Bóg tworzyć. My zawsze tutaj wracając do tego, co o tej siostrze próbowałem powiedzieć, że no, jąkanie zawsze jest zdane w jakimś celu, tylko jąkanie nie może być traktowane jako przekleństwo. To jest coś... Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Tak, halo, słuchamy? Halo? Mamy na antenie słuchacza. Halo, halo? Tak, jesteśmy na antenie już, proszę Pani. Nie wiem, czy to do mnie, czy nie? Tak, do Pani, ja mówię imię Pani, możemy poznać? Imię Danuta, halo? Tak, Pani Danuto, jesteśmy już na antenie. Tak, dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Mój wnuk się jąka, no już ma 24 lata. I tak jak tu Pan mówił, jest rzeczywiście bardzo taki święty. Jest dużo w nim agresji. I chyba rzeczywiście, no nie ma marzeń. Ja bym powiedziała, że jest w tej chwili uzależniony od komputera, bo ten komputer przed nim siedzi i to wszystko. I gdzie można by się zgłosić? Bo ja bym się obawiał, że to jest uzależnienie w ogóle. To jakoś tak, on sam nie ma ochoty się zgłosić, jest taki właśnie jakoś no, wycofany, bym powiedziała. Pani Danuto, halo? Pani słyszała, poprzednie dwa telefony to była modlitwa. Pierwszy telefon pani Sabiny to było poradzenie sobie w inny sposób. Tutaj pani dostała kolejną szansę. Jest ktoś, kto pracuje z osobami, które się jąkają, które wychodzą z tego. To trochę trzeba pracy więcej. Myślę, że tak, pani modlitwa... Panie Tomku, chyba dobrze mówię, tak? Pani modlitwa i praca ośrodka. Znaczy, bo tu może, jeżeli mogę już odpowiadać, to jest syn ucieka w ten internet, komputer, bo tam może być sobą, tam doświadcza swojej skuteczności. Znaczy, tam wychodzi mu to, co chce. Ucieka od świata tak.